O jedno prosiłem Pana i o to zabiegam, abym mógł mieszkać w domu Pana przez wszystkie dni mego życia, by oglądać piękno Pana, by odwiedzać świątynię Jego. Takie się zrodziło pragnienie nas, kapłanów, jak w psalmie 27, by oglądać piękno Pana, czyli trwać przed Najświętszym Sakramentem. W momencie, kiedy Kościół, nasz dom, przeżywa różnego rodzaju wstrząsy, trochę kryzysy, kiedy jakieś fale biją w ten dom, jestem bardzo poruszony radością, że to ten Kościół świętego Wojciecha został wybrany na tę modlitwę. Jako rektor tego kościoła serdecznie zapraszam do trwania przed Panem, kapłanów i wszystkich, którzy z nimi pragną tutaj adorować Pana i oglądać Jego piękno. Życie wielu z nas nabiera takiego tempa, że trudno nam się zatrzymać. Tym bardziej potrzebujemy takiego duchowego zatrzymania, duchowego oddechu. Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie. Pragniemy przychodzić do Chrystusa po pomoc. Do Jezusa, który mówi, beze mnie nic nie możecie uczynić. Czas to miłość, mówił błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Pragniemy tutaj od Chrystusa czerpać moc do tego, by świadczyć o miłości, jaką objawił nam poprzez swoje życie, śmierć i zmartwychwstanie. Świadczyć o Chrystusie dzięki Jego mocy. Dlatego pragniemy tutaj przychodzić i napełniać się Jego miłością, na którą chcemy odpowiedzieć całym sercem. Bracia kapłani mieszkający w Krakowie i w okolicach Krakowa, pragniemy serdecznie Was zaprosić do adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy w Kościele Świętego Wojciecha na Rynku w Krakowie. Chcemy jako wspólnota kapłanów naszej archidiecezji modlić się przed Najświętszym Sakramentem. Jeśli chcesz dołączyć do naszej wspólnoty, zachęcamy Was, abyście napisali do nas na adres adoracjawojciech@gmail.com. Odpowiemy na Waszą wiadomość i prześlemy do Was link. Będziesz mógł wybrać dzień w tygodniu, konkretną godzinę na to spotkanie z Chrystusem przed Najświętszym Sakramentem w ciszy. Jednej godziny nie mogliście czuwać ze mną. Jezu, mój mistrzu, wiem, że liczysz na mnie. Oto jestem. Przecież mnie wołałeś.